Jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda praca stolarza, dzisiaj jestem w zakładzie stolarskim w teatrze i zapraszam na materiał. Odwróciłem uwagę na chwilę i już od razu. Coś chyba nie te boki zrobić. Nie te boki, no bo 48 godzin na nogach, no niestety. Wtedy jest stres. A jest gitara. Czym dzisiaj się zajmiemy? No dzisiaj mamy dużo pracy, więc na początek zajmiemy się wycinaniem takich reniferków. Aha, czyli muszę zobaczyć, jak mi pójdzie. Sprawdzimy właśnie twoje pierwsze umiejętności z wycinaniem. Wycinanie. No. Wycinanie, no. Ja już potrzebuję teraz lekcję praktyczną. Nie wygląda jeszcze jak renifer, ale złamałem ucho trochę tu. Ucho. No. Dużo praktyki, tak jak w każdym takim zawodzie. Ale co sami wyniesiemy z takiego na przykład zakładu, to nasze. Ile pan ma doświadczenia? 17 lat pracy w teatrze, a tak ogólnie to już ponad 30 w tym zawodzie. Jeszcze innego spróbujemy teraz. Tadam! Jak z mema. W zakładzie stolarskim trzeba bardzo uważać na bezpieczeństwo, bo chwila nieuwagi przy tych wszystkich maszynach może skończyć się tragedią. Czas leci. A tu trzeba robić. Dobra, jedziemy. Zdecydowanie wolałem pracę w piekarni. Co zrobiłem, to zjadłem. Wojtuś, żeby go postawić, no to przecież trzeba go na czymś postawić. To już jest podstawka. O! To jest piękne. Przez te 17 lat, jak pan pracuje tutaj, to jakoś stawki się zmieniały, czy od początku są? No, różnie bywało. Były zmieniane, ale nie za dużo. No nie, ale tak ogólnie, jak właśnie stolarze, nie wiem, po szkole, po takiej zawodówce, jak idą pracować właśnie, nie wiem, czy właśnie składać meble, czy coś takiego, to ile mogą zarobić mniej więcej? W granicach 2000 zł. Aha. Czyli nie najwyżej, a coś... A nie najwyżej. A trzeba wiedzieć, jak to wszystko zrobić, nie? Więc naprawdę... No przede wszystkim. Najważniejsza jest ta praktyka, tego się nie da wyuczyć. No praktyka, tak, dokładnie, bo praktyki... W szkole co można się nauczyć w stolarstwie, nie wiem, jak... Nie wiem. Jakie to drewno i co można z jakiego drewna zrobić. Aha, w takim sensie. Bo nie każde drewno się nadaje, powiedzmy, na meble i odwrotnie. Czyli taka wiedza mimo wszystko jest ważna, ale ta praktyka jest najważniejsza. Dokładnie, tak. A jeśli chodzi o plusy i minusy tej pracy, są jakieś minusy w ogóle? Jeżeli jest praca na dwie osoby, a ja jestem sam, no niestety. Aha, nie da się tego przeskoczyć. No tak, bo coś jest wielkiego, coś trzeba przenieść. Nawet takie, tak, nie, dokładnie, nawet takie płyty do krojenia. Aha, ale muszą być również plusy, nie? No, plusy. Jak pan już tyle lat jest. Tak, jak już jest praca skończona i człowiek jest zadowolony ze swojej pracy, aha, to niestety to już plus jest niesamowity. Największy, jeśli się widzi właśnie tak. Ten efekt pracy. Powiem, tak, efekt końcowy, praca skończona, nie, i... Ale nie ma chyba takiego, że stresu w tej pracy, nie? Że coś na szybko trzeba zrobić, czy coś? To raczej jest tak, jak widzę, że terminy chyba nie gonią, czy... Teraz nie, ale przed premierą, bo dyrektor w każdej chwili może coś potrzebować. Aha. Mamy 4 dechy. Ja mówię, coś wycięliśmy, ale jeszcze tego nie widzę. Jak to ma być? Zaraz zobaczymy. Zaraz zobaczymy. Mamy już barierki, to teraz trzeba leżankę zbudować, żeby mieli na czym spać. Trochę dekoracji stoi. Za chwilkę będzie leżaneczka. Będziemy mogli przetestować po robocie od razu. No to naprawdę, no samemu jak pan tutaj tak cały czas, to jest ciężko takie coś wykonać, niektóre rzeczy. Dobrze, że są dwie wkrętarki, że nie trzeba przekręcać te co chwilę. To zagłówek będzie? Tak. Kurczę, to jak trumna trochę wygląda. Szybko się uczysz i pojmujesz. No to naprawdę, no samemu jak pan tutaj tak cały czas, to jest ciężko takie coś wykonać, niektóre rzeczy. No. Jak sąsiedzi. Jest, idealnie.
Ale czasem się zdarza, że coś pójdzie nie tak, że na przykład ktoś skorzysta z tego i nagle coś pęknie, bo było za mało? Ale czy... rzadko, bardzo rzadko. Czyli już te lata doświadczenia lata swoje robią. Tak, swoje robią i... No i nieźle, no bo nie wiadomo, bo niby mamy 5 rób, a nie wiadomo, czy to jest na kogoś, kto ma 80 kilo czy 100 kilo, nie? No bo to już tak... Nie, no na pewno wytrzyma. No, będzie. A jest gitara. Prawie jak bardzo... trumna. Prawie jak trumna. Jak położymy materac, to nie będzie trumny przypominało. No. Chyba, tego wygodną. Wojtuś trochę tutaj spartolił, ale, ale szybko poprawił, no. A tak za dzisiejszą pracę, ile bym mógł u pana zarobić za taką pomoc? No jako mój pomocnik, tak początkujący, no myślę, że no nie więcej jak 80 zł byłbym kokosów, w stanie, kokosów nie ma, w stanie tak zapłacić. No tak, ale mimo tego, że na przykład nie mówię już pomocnik, tylko sam jak pan pracuje, czy jacyś właśnie stolarze, którzy mają naprawdę dużą wiedzę i dużo lat doświadczenia i praktyki, to mogłoby troszkę być więcej, nie? No zdecydowanie mogło być. No, za taką pracę, no to przecież jak widać, jaka to jest praca, no tak, nie? Tak. Ile tu trzeba naprawdę poświęcić, kurde... Czasu, żeby takie... Czasu, po prostu wiedzy. Wiedzy też. Wiedzy, tak. Podsumowując pracę w stolarni, muszę powiedzieć, że jest to naprawdę ciężka praca i po raz kolejny powiem, że jest to praca fizyczna. Dużym minusem jest to, że jest niska stawka godzinowa mimo ciężkiej pracy i mimo tego, że musi mieć naprawdę dużo lat doświadczenia i praktyki. A plusem, że z tego drewna, z tych desek możemy stworzyć naprawdę fajne dzieło, które cieszy oko. Jak widać, roboty było naprawdę sporo w dniu dzisiejszym. Za całą tą pracę dostałbym 80 zł, ale za dobre sprawowanie dostałem jeszcze dwie dyszki, więc stówka dzisiaj ląduje w naszej puszce. Pieniądze zebrane z wszystkich odcinków oczywiście na koniec roku przeznaczymy na szczytny cel.